kiedy już mógł się zemścić. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, dzisiaj dalsza część historii o Józefie i jego braciach, o synach Jakuba, tych, którzy sprzedali Józefa do Egiptu. Józef został przez swoich braci zdradzony, sprzedany za 20 sztuk srebrnych monet i musiał wiele wycierpieć jako niewolnik od swojego pana. Musiał wycierpieć się wiele w więzieniu, kiedy został niesłusznie oskarżony, kiedy nie odpłacono mu dobrem za dobro, które świadczył, ale na koniec Pan Bóg ujął się za nim i wywyższył go i stał się Józef, tak jak faraon, stał się zarządcą Egiptu. I stało się też tak, że Bóg sprowadził głód na całą ziemię i nie tylko w Egipcie, ale też tam, gdzie mieszkali jego bracia, zapanował głód i ten głód sprowadził ich do Egiptu, żeby prosili o chleb. Stanęli przed Józefem, nie poznali go, ale on ich poznał. I stoją przed nim jego bracia, którzy tak bardzo go skrzywdzili, pozbawili go ziemi rodzinnej, pozbawili go miłości ojca, wygnali go, wykluczyli go i teraz stoją przed nim i on może się na nich zemścić. On może im wynagrodzić za to wszystko zło, cierpienie, którego doznawał przez tyle lat. Ale on postanawia wystawić ich na próbę. Najpierw oskarża ich o to, że są szpiegami. Wtrąca ich do więzienia na 3 dni. Potem każe zostawić jednego z nich w więzieniu, a ich odsyła do kraju. I wtedy oni, widząc, co się dzieje, zaczynają szukać przyczyny. I tak oto mówią. Potem, ach, zawiniliśmy przeciw bratu naszemu, patrząc na jego strapienie, wspominają tutaj Józefa. Kiedy nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go, dlatego spadło na nas to nieszczęście. Ruben zaś tak im wtedy powiedział, czy nie mówiłem wam, nie dopuszczajcie się przestępstwa względem tego chłopca, ale nie usłuchaliście mnie. To też teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew. Oni zaczynają żałować tego, co zrobili. Wspominają to przestępstwo, którego się dopuścili i żałują. I kiedy Józef słyszy, jak oni mówią to, zaczyna płakać. Józef odszedł więc od nich i rozpłakał się. I wziął spośród nich Symeona i w ich oczach kazał go związać i wtrącił do więzienia. Ich odesłał do kraju, aby przyprowadzili ze sobą najmłodszego Beniamina, rodzonego brata Józefa. I oni wrócili do swojej ziemi, do ojca Józefa, ale i rozradowali się, bo przywieźli zboże. W dodatku Józef nie wziął od nich pieniędzy, ale to zboże się skończyło. Musieli znów wracać, a Józef nie chciał puścić Beniamina. Ale głód spowodował to, że musiał się zdecydować na to, żeby puścić jeszcze Beniamina. Nie chciał, dlatego mówi, że straciłem już 2 synów. Straciłem Józefa, straciłem Symeona, który siedzi w więzieniu teraz. Jeszcze chcecie mnie pozbawić jednego? Ale w końcu zgadza się i wracają bracia razem z najmłodszym Beniaminem i stają przed Józefem znów. I Józef teraz wystawia ich na ostateczną próbę. Otóż każe zostawić Beniamina w więzieniu. Oskarża go o to, że go okradł i każe go zostawić. I wtedy bracia stają w obronie Beniamina.
inaczej postępują niż z Józefem. Beniamin też jest umiłowanym ich ojca, ale teraz przez względ na cierpienie, nie chcą widzieć jeszcze raz kolejne cierpienia ojca i dlatego mówią, nie, Juda wstawia się i mówi, to ja zostanę. To ja zostanę w więzieniu, ale chłopca puść. Robią inaczej, czyli zmieniają swoje postanowienie. Przecież mogli zostawić Beniamina w więzieniu i wrócić ze zbożem do ojca, ale oni postanawiają dotrzymać obietnicy ojcu. I wtedy Józef, widząc zmianę ich nastawienia, nie tylko żal, ale zmianę ich życiowego nastawienia, rozpłakał się i dał się poznać. Dał się poznać swoim braciom. Oni się przestraszyli tego, bo wiedzieli, że stoi przed nimi ten, którego tak bardzo skrzywdzili. Ale Józef do nich mówi takie słowa. Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się, nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali, bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić następców na ziemi, abyście przeżyli dla wybawienia wielu. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg. Bóg uczynił mnie panem nad całym Egiptem. I w ten oto sposób, tymi słowami przekonuje ich, że nie będzie ich karał, że nie będzie się mścił, ale mówi, to jest plan Boży. Józef staje wyżej, bo zrozumiał plan Boży. I nie mści się, dlatego że w tym wszystkim, w tej całej swojej historii, w tym swoim cierpieniu i w tym postępku swoich braci zobaczył plan Boży. Drodzy, bywa tak, że po jakimś czasie spotykamy się z tymi ludźmi, którzy nas skrzywdzili i w tym momencie to my możemy ich jakby skrzywdzić, oddać im za zło, które nam wyrządzili. Bóg wydaje nas, ich w nasze ręce i my możemy postąpić z nimi tak, jak chcemy. Często są to ci, którzy żebrzą u nas o litość. Wyobraźcie sobie historię dziecka, dziewczyny, chłopca, którzy zostali porzuceni przez swojego ojca rodzonego. Nie widzieli go całe życie. Nie interesował się nimi zupełnie. A potem starość, bieda, przeprowadzają go i ten ojciec prosi ich o pomoc. Albo też może być to historia właśnie tak jak z tymi braćmi. To może być ktoś, kto nad tobą kiedyś panował, kto ci dokuczał, a potem przychodzi do ciebie o pomoc. I widzicie, i można się wtedy odegrać, ale ta historia uczy nas tego, abyśmy w całym naszym życiu spojrzeli na to i zobaczyli też plan Boży. Bo bywa tak, że to, co nas w życiu spotyka, ten krzyż, jest z dopustu Bożego. Bóg tak właśnie postanowił, tak dopuścił, abyśmy doznali tych krzywd, ale żebyśmy teraz wybawili innych. Pan Bóg upokorzył nas, abyśmy potem byli ratunkiem dla tych, którzy nas upokarzali. Drodzy, patrzymy na Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, Jezus Chrystus jest tym odrzuconym, sprzedanym, zabitym na krzyżu, zostawionych przez swoich uczniów i potem po zmartwychwstaniu zwycięski przychodzi do nich. Przychodzi do nas, do nich w ten poranek wielkanocny i staje przed nimi. Przepraszam, to było wieczorem już. Staje przed apostołami, którzy są wystraszeni. Zobaczyli go żywego. Jezus nie mówi im, gdzieście byli, dlaczegoście mnie zostawili. Ale to, co im mówi, za chwilkę wam przeczytam. Pokój wam, powiedział. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Dał się poznać tak jak Józef.
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Posyła ich, żeby przebaczali w Jego imieniu. Jezus Chrystus został posłany na świat przez Ojca, który tak zaplanował Jego życie, że nauczał, czynił wiele dobra, ale został odrzucony też, upokorzony, zabity, ale po to, aby wybawić wielu. Drodzy, Jezus Chrystus jest tym, który nam przebaczył, który nam przebaczył grzech, bo wiedział, że taki jest plan Boży. Dlatego On patrzy nawet na tych winowajców, na tych, którzy Go krzyżowali. Mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak, oni, ci żołnierze, nie wiedzieli, kogo krzyżują. Oni wykonywali swoją żołnierską pracę, a ci, którzy skazywali Jezusa Chrystusa, byli zaślepieni swoją chciwością, swoją zazdrością. Nie wiedzieli, co czynili. Jezus nawet za nich się modlił. Kiedy przyszedł, nie przyszedł po to, żeby karać, mścić się, ale przyszedł po to, żeby przebaczyć. Józef egipski jest takim obrazem Jezusa Chrystusa. Skrzywdzony, odrzucony, sprzedany. Potem przychodzi z orędziem wolności, pokoju i mówi: Pan tak sprawił. Drodzy, może komuś z nas też uda się tej historii swojego życia, w tych ranach, w tych różnych, odnaleźć też plan Boży. Może Pan dopuścił kiedyś w Twoim życiu wielką krzywdę, ale Ci nie zostawił, wyniósł Cię, pobłogosławił Ci i oddał dzisiaj Twojego, tego winowajcę w Twoje ręce. I możesz z nim zrobić, co chcesz. Możesz mu przebaczyć, i możesz go ukarać. Stań, tak jak Jezus, i powiedz mu: pokój Tobie. Pan, tak jak Pan Tobie chce przebaczyć, tak ja Tobie chcę przebaczyć. Darować Ci, bo Pan mi pobłogosławił. Niech Pan pomoże Wam wszystkim przebaczyć i też przyjąć przebaczenie. Tak jak ci bracia Józefa musieli przyjąć przebaczenie, jak apostołowie też musieli zrozumieć, że Jezus im przebaczył. Przyjąć Boży dar przebaczenia. Do jednego i do drugiego potrzeba nam pokory. Niech was Pan obdarzy pokorą. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.